Witajcie, tutaj piątek.pl i pewnie się zastanawiacie, czemu na czacie tak dużo osób typów jest. Znajdujemy się teraz na pachelni. Tak, jeszcze sobie zrobimy tydzień. Jak będziecie słyszeć jakieś dźwięki, to sorry, ale siostra ogląda i zgłosiła bajkę i zgłosiła na cały reflektor, więc... I dlaczego, jeśli pewnie się zapytacie, dlaczego ja mogę robić dzień? A zatem napiszę na przykład XD na czacie, gdzie piątek.pl super bit. Już tłumaczę. Super VIP-y, wszyscy są super VIP-ami. Dlatego, nie wiem, czy są końcówki z edycji, czy co, ale po prostu super VIP-ami są. Nie wiem, mi się wydaje, że ten serwer będzie na 1.6 zmieniony. Mam koniki, zrobię sobie na dział zostanie, itp., więc mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Mam już nowy mikrofon. Tak, czekałem na niego, dzwoniłem do Allegro, że tak powiem. A tutaj normalnie za 5 godzin mi dzwoniłem o 8, a o 12 mi przyszedł listo nasze, więc. Tak, normalnie więcej kosztowała dostawa niż mikrofon, ale to spoko. I to jest tak. Znajdujemy się teraz na pochylni i możemy latać. Dzięki komendzie fly. Teraz już nie mogę latać. Teraz mogę latać. Możemy pisać na kolorowo, na przykład trzeba napisać i numer koloru, czy na przykład 3 albo 2 jest zielony chyba. I napiszemy to też przywitajcie. O, tak. Dobrze zgadłem? Tak, 2 to jest zielony. O, tutaj. Kto to jest? Kurde, no. Głośno chodzisz tutaj. Jeszcze jest. Dobra. Nie chcesz być na moim odcinku, to nie. Więc wbijajcie, jak chcecie mieć super VIP, chcecie mieć dostępy do na przykład takiego czegoś. Pisania na kolorowo na czacie. Na przykład do robienia nocy i dnia. Team set night. No, jak chcecie mieć do takich komend dostępy, jeszcze tutaj piszę więcej. Jeszcze możecie na przykład sobie wziąć, ja idę do Entchesta teraz, pójdę sobie, przejdę się do Entchesta. Na przykład weźmiemy sobie żelazo, można sobie wziąć co tylko się chce, ja sobie wezmę żelazo. Użyję komendy hat. O, dzięki. I zanikło. Znikło to żelazo. Pewnie się zapytacie, gdzie ono jest. No to ja, jak wcisnę E albo F5, to już się wytłumaczy. To ja wcisnę F5 dwa razy. Cześć. Gostek w żelazo. W żelazie. Tak. Komendą hat, to co trzymasz w ręce, zakładasz na łeb. No tak ze mną lata. Lol. Dobra, ja stosowałam tego Jacksa, co on mi dał. Jeszcze raz to schowam.
iść do góry. Dobra. Myślę, że nie ma już więcej do wam do pokazania. Komenty wam pokazałem Super VIP-a. Możliwości Super VIP-a. No i tyle. Na przykład w Super VIP-ie z plusem to, że jak wejdziecie sobie na Warp PvP. Warp PvP. To tutaj będzie na środek areny. Bijecie się, bijecie, bijecie. Macie jedno serduszko, dajmy na to, to szybko wpisujecie fly. I lecicie sobie. I tutaj się regenerujecie, bo tutaj już nie ma PvP. Ale jak tu wejdziecie, to tu już jest PvP, nie wiem dlaczego. Bo mi ostatnio to zarąbali, jak byłem bez zbrojki. Nie wiem dlaczego. Jak tutaj nie ma PvP, ale jest spotka. Więc no to, taka jest pochylenia fajna. Teraz chyba będą robić update'ik na 1.6.2. I to by było fajne, bo kuś fajnie może to mieć. I to by było fajne, bo ja bym się na przykład na działce zrobił konie. Fajnie by było, jakby do działki dawali darmowego konia, bo ja przecież nie mogę tepnąć konia z wywalu na działkę, więc fajnie by było, jakby dawali konia darmowego, albo pokazać adminowi, że już znalazłem konia, oswoiłem go, to żeby mi zespełnił takie samego na działce, a jak się inny zespełni, to po prostu zabija go i spełnuje mi taki sam, albo byle jak mi spełni. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Myślę, że to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Miłego grania na pochylni na Super VIP-ie. I tak. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się cieszę, że już mamy 10 widzów. Ja się cieszę, że już mamy. My za niedługo będziemy mieć 400 wyświetleń, więc. Może jeszcze wam zdradzę coś. Może jeszcze wam coś zdradzę. Może byście jeszcze popatrzeć, jak budują sklep. Tepa. Nie da się tepać. No, muszę się zabić. Odłożę sobie mięsko. I może wam. No tak. No fuck. Dobra, trudno, idę bez mięsa. Mam tego całą skrzynię. Dobra, no to teraz czekamy. A boż. Tylko jeszcze. Wiecie co, ja się chyba przeloguję i wracam. Dobra, jesteśmy na spawnie. Teraz popatrzymy się, jak budują sklep. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Zaki. Wypij. On jest taki niepotłumany, że trzeba mu tłumaczyć co, bo normalnie da. Dzisiaj rano mu przez pół godziny tłumaczyliśmy, jak latać, więc. No to się na nie popatrzmy, ale. Może wam zdradzę jedną tajemnicę. Zobaczyłam sobie od kolegi grę, która chodzi bez płytki, więc myślę, że ją nagram. Ale nie wiem, czy jak Czajka z tatą wyjedzie, to będzie zadowolony, że ja ją w ogóle nagrywam. Bo on ją kiedyś chciał nagrać, ale nie mógł pobrać, ani nie miał, nie chciał mu się kupować. Czy to nie chciał sobie kupić?
A mianowicie jest to Tony Hawk American Walnut. Czekajcie, jeszcze zobaczę na pudełku. Tony Hawk American Walnut, to jest coś takiego. Myślę, że będzie spoczko z tego nagrywać, bo już sobie trochę pograłem w to, no ale dla mnie jak lama normalnie. Dla mnie jak ten, jak na PvP, więc... Albo jak na Mindy, więc... Będziemy mieli bekę trochę. A na multiplayer byśmy mieli jeszcze większą... bekę, więc... Więc... Tak. Myślę, że... To nie myślę na tym. Albo nie. To nie myślę na tym. Tak na tym. Jak jeden. I. Myślę, że... Komentujcie, subskrybujcie, wyświetlajcie. Spadaj, gościu. I myślę, że... Nie wiem, czy nagrywam, będę nagrywał tego Tony Hawka. Mam jeszcze dla was przykrą informację. Mam dwa Minecrafty na komputerze. Minecraft 1.5.2 i Minecraft 1.6.2. Ale żeby 1.6.2 to musiałem usunąć całą meta-inf. Całe meta-inf. Nie, nie meta-inf. Całe kropka Minecraft. Spadaj. Całe kropka Minecraft. I usunąłem się save'y. Kopiowałem sobie, ale nie zapomniałem ich wkleić, więc straciłem ten save co z tego singla, więc myślę, że mi to wybaczycie. Nie wiem, czy od nowa z Minecrafta zaczynać go, czy po prostu zacząć to z Tony Hawka. Nie wiem, jak to zrobię, więc tak, komentujcie, subskrybujcie, cieszę się, że mam już 10 widzów. 10 widzów. Cieszę się, że mam już 10, że mam już ponad, nie no, prawie 400 wyświetleń, więc tak. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie, no i na razie.